Jesteśmy na przełęczy Polokang La na wysokości 4920 metrów w drodze z jeziora Moriri do jeziora Kar. Punkt przełęczy. Jezioro Kar. Konik. Stojący konik. Bardzo, bardzo płochliwy. Nie można do niego blisko podejść. Hotel Tsokar. Obóz nad jeziorem Tsokar w porannym słońcu. Noc była chłodna, ale po rozgrzaniu się było już ciepło. Świstak. Ale jedźmy, jedźmy, bo może nie mam też się. Grzeję sobie po kocie. Świstak. Droga z Manali do Leh. Jedna z głównych dróg Ladaku. Droga w budowie. Kiedy wybudują, wtedy pojedziemy tą drogą. O, tu widać na grzbiecie. Droga z Manali do Leh od południa. Jedna z głównych dróg Ladaku. Potężne doliny Ladaku.
Widok z przełęczy Tanglala z wysokości 5330 kilka metrów na północ, na pasmo Karakorum, ośmiotysięczniki, Kadwaga, Szerbrumy w oddali. Zjazd z przełęczy Tangla. Zjazd z 5300 metrów. Kolorowa dolina. Zamek feudalny i stupy. Podróż przez kolorową dolinę, drogą Manali, z Manali do Leh, kilkadziesiąt kilometrów do Leh.
na Dolinę Indusu, Ladaku, niedaleko Lech, spod klasztoru Chemis. Największy klasztor w Dolinie Indusu, w rejonie Ladaku. Dziedziniec klasztoru Chemis. Klasztor Chemis rozpoczęto budować w roku 1602. Główna sala modlitewna. Padmasambhava wprowadził buddyzm do Tybetu. Najstarsza część klasztoru w Chemis. Opiekunowie, bóstwa opiekuńcze. Na szczycie klasztoru w Chemis. Thank you.